mogę oczywiście. Dziękuję za to. Znaczy, mi się wydaje, że za bardzo tutaj schodzimy na takie wąskie tory. W sensie tutaj na płaszczyznę i skupiamy się tutaj na Bartku i na Baltikusie, ale problem dotyczy wszystkich producentów w Polsce, tak? Tutaj myślę, że trzeba troszkę to uogólnić bardziej, tą dyskusję. To, co Tomek mówił. Wszystko jest zgodne z prawem. Wszystko jest fajne, natomiast dziś marketing taki patriotyczny, który bazuje na patriotyzmie, powoduje między innymi u mnie sprzeciw. Sprzeciw dlatego, że dziś możemy zobaczyć Azjatów w koszulkach żołnierzy wypętych, chuliganów na stadionach, również w podobnych koszulkach Polski walczącej. I ja się wewnętrznie na to nie zgadzam. To jest kwestia bardziej etyczna. Na politykę zajdziemy zaraz. Nie, nie chodzi o politykę. Na przykład. Chodzi, wiesz, o to, że zegarki nie ma nic wspólnego z Polską. I mówię teraz już jakby, wiesz, o samym też napisie, tylko o tej symbolice patriotycznej i dorabianiu Made in Poland, bo w sposób oczywisty można zobaczyć, jak urosło zainteresowanie w ostatnich 2-3 latach producentami, nie tylko dlatego, że wzory się poprawiły i jakość zegarków się poprawiła, ale również dlatego, że się pojawiły te napisy i symbolika patriotyczna. A powiedz mi jedną rzecz, czy czasem nie zatrzymałeś się w XX wieku? Bo to co mówisz jest... Być może, wiesz? Ale pamiętaj, że żyjemy w XXI wieku, a XXI wiek to jest... Wiesz co, to jest pojęcie globalna wioska? Wiesz co, Paweł, być może mam jakąś romantyczną wizję pewnej rzeczy i wynika to z... ze sposobu i duchu, w jakim zostałem wychowany. To są wartości, które ja wyznaję i którymi się staram kierować na co dzień. No i po prostu tak coś mi nie odpowiada. Jeżeli mamy fajny zegarek polskiego producenta, ja bardzo szanuję polskich przedsiębiorców, że płacą podatki, że starają się coś robić. To nie ulega wątpliwości, nigdy nie mówiłem, że Bartek robi w Chinach, płaci w Chinach podatki i tak dalej, czy jakikolwiek inny producent. Chodzi mi bardziej o etyczną stronę całego problemu niż o prawo. Bo tu od początku skupiliśmy się na takich formalnych rzeczach. Ja mnie nic ale nie wiem. Ale można nadgarstwo, a oni też nie produkują. No to jest dobre sobie akurat stricte wojskie, bo jest widrycz. I to jest ten problem, tak? To dotyczy również Swissmade dzisiaj obecnie, tak? Czy nawet zaczyna to dotyczyć problem niezależnych zegarmistrzów w tym momencie. Kiedy podaje się napis manufactured przy kalibrze, co oznacza tylko tyle, że został zaprojektowany przez jakąś niezależną manufakturę dla nich, często bazując na ich modelu. Natomiast kiedyś manufacture i in-house były w zasadzie tożsamym terminem. Nie wiem, czy tu panowie akurat z dużo większym doświadczeniem zegarmistrzowskim mogą to potwierdzić. Dziś to już nie jest to samo i nadal ludzie, którzy zbierali vintage, zegarki vintage i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest kolejny jakiś chwyt marketingowy, który też mi osobiście nie odpowiada. Bo jest to mówione, niby mówimy, że jest manufacturer, ale nie rozwijamy, co to znaczy. Tak? Wiele osób kieruje się tym, że to jest working house'owy, prawda? Mam wrażenie, że tak samo jest made Swissmade, które jest opacznie rozumiane i nie jest tym samym, co Made in Switzerland. To samo się dzieje z Made in Poland. Czy to chodzi o zegarki, czy to chodzi o grzejniki, czy o cokolwiek innego. Okej. Mówisz, że gdzieś się dorazi i tak dalej. Wróćmy do Seiko, które też to robi, które osiąga ogromną skalę. W związku z tym, jak sobie wyobrażasz, w jaki sposób, jakikolwiek... Słyszałem, że kiedyś wam powiedziałem, że wy nie macie najmniejszego doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. W jakikolwiek sposób taki producent miałby spróbować osiągnąć choćby minimalne ilości sprzedażowe. Bo tak, jest to marketing. Tak, jest to marketing po to, żeby po pierwsze osiągnąć pewne ilości, po drugie wytworzyć świadomość faktycznie polskiego produktu, przynajmniej polskiego przedsiębiorcy, polskiego znaku towarowego. Ten znak towarowy również funkcjonuje w moim przypadku poza granicami kraju. Podejrzewam, że swojego rodzaju egzotyką i faktorem, na przykład w Singapurze, jest to, że jest tam napis Made in Poland. Więc w
pewien sposób do szerszego grona, również to trafia. Nie wyobrażam sobie trafiania i osiągnięcia pewnych minimum i rozwoju firmy bez takich czy innych trików marketingowych, które mimo wszystko i całkiem swobodnie używają ogromne firmy. Proszę, cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo firm, które takimi trikami się, znaczy, przepraszam, że nazwę to triki, bo to się pojawia, to mi kojarzy z zabiegiem marketingowym. Jest co najmniej kilka. Jest to na przykład firma, to akurat może być trochę zabawne, bo poszczamy jej nazwę Baltic z Francji. Jest to mikrobrand, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Cieszy się ogromnym powodzeniem w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiadomo, ten rynek teraz tam bardzo mocno wystrzelił. Oczywiście. Większość mikrobrandów właścicieli jakiejś podróży mają drugą pracę. Być może. Wiesz, ja nie wnikam. Jakby wybór modelu biznesowego zależy od przedsiębiorcy. Ja uważam, że należy iść małą rzeczką, jeżeli się chce stawiać na rozwój firmy i robić przyszłościowo bardzo dobre zegarki, to trzeba po prostu podejść trochę do innego modelu biznesowego zadziałać. Ja rozumiem, że w Polsce jest problem z finansowaniem, że często, podobnie jak to były prywatne środki, ja rozumiem, że takim osobom jak te zależy na szybkiej kapitalizacji i na szybkiej sprzedaży. Co rozumiesz szybko? Nie powiem ci dokładnie, ale co rozumiesz szybko? To nawet może być kwestia 2 lat. Wiesz, są firmy, które przy planowaniu biznesplanu planują zarobek po 5-7 latach dopiero. Gdzie 5-7 lat, znaczy od 0 do 7 lat, jest na przykład rozwój produktów, zdobywanie rynku i tak dalej, i tak dalej. Ale oni dopiero w 7 roku de facto zaczynają zarabiać. Rozumiem, że nie w każdym modelu to jest możliwe. Tylko się trzeba zastanowić, czy wtedy warto się na to porywać. Ja osobiście, mieliśmy też tę dyskusję, ja się na to osobiście nie porywam, bo chętnie bym też stworzył własny zegarek, własną firmę. Tylko wiem, że na formę będzie chciałbym to zrobić, mi nie stać obecnie. I tylko tyle, jeżeli ktoś się za to wziął, tak jak ty, byliśmy niejednokrotnie na różnych spotkaniach prywatnie, rozmawialiśmy niejednokrotnie i jakby ja się osobiście począłem zainteresować tym napisem mojego kanału, bo do tamtej pory nie tylko Tobie, ale czy Bratislavii, wymieniając już nazwy firmy, kibicowałem dość mocno. Natomiast poczułem taki wewnętrzny zawód, że gdzie rzeczy się dzieją bez. Już długo chciałem z tym troszeczkę poukładam i spróbuję wypłaszczyć troszeczkę tę dyskusję, zwracając uwagę na jedną rzecz. Ten problem nie występuje dziś, ani 10 lat temu, ani 50. Występuje od około ponad 100 lat. Mam 2 przykłady zegarków. Ja zadam prowokacyjnie pytanie. Czym jest ten chronometr? Ładny, złoty, tański, z pięknym mechanizmem automatu Piquet, sygnowany Williamem Brodzkinem w Hamburgu, który produkował chronometr. Nie wiem, zostawiam pytanie. Drugi zegarek, o który się nie ze swojej kolekcji, to zegarek, który się nazywa Ferdynand Woroniecki i nic więcej na tarczy. A z tyłu inskrypcja mówiąca, że wyprodukowano go specjalnie dla Ferdynanda Woronieckiego w Warszawie z konkretnym numerem i użyto słowa, ja nie znam francuskiego, więc zobaczcie, ale jeżeli ktoś jest, to proszę mi podejdzie i niech mi sprostuje. Jest to napisane Fabrik Speciali Monte, Piór F. Woroniecki, Warszawa i numer. Jak mam rozumieć? Brand in-house, Ulis na ten. Wyprodukowano specjalnie dla Ferdynanda Woronieckiego. Ale że pokażę, że tych zabiegów, które miały być marketingowe, bo w końcu, na końcu pojawia się klub programu Ulis na ten, prawda? Czyli wiemy, że tam to było wyraźne. Wersje limitowane, nielimitowane, różne. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że Jan Zegrzej, Sulikowski w Krakowie i jeszcze parę nazw, które znamy, wszyscy oni pracowali, ja chcę postawić swoje stanowisko, myślę, że również nasze zegary. Oni pracowali na swoją markę. Ten robił tak i tu chciałem wpuścić taki temat w dyskusję. Nie wytwórca niech poczeka 7 lat, aż urośnie, to niech konsumenci się nauczą przez 7 lat, niech zrobią konkursy,
nie zrobią festiwale, biennale, triennale, cokolwiek, nie postawią te swoje zegarki, a my przez te 7 lat zdecydujemy, który z nich będzie tym kupowanym, tym wybieranym. A oni w tym czasie stosują wszelkie maszyny za pieniądze. Ja jeszcze, jeśli mogę tutaj na chwilę, właśnie chciałem fajną rzecz powiedział Janek teraz na koniec. To jest to, czego brakuje dzisiaj producentom w Polsce. Ekspozycji. Oni się nie wystawiają, nie pokazują rzeczy, mówię ogólnie w tym momencie. Nie grają w otwarte karty z kolekcjonerami, nie chcą z nimi dyskutować. Na grupach, to się tyczy wszystkich producentów. Bo chyba nie znam firmy polskiej, która robi zegarki, która nie weszła w jakiś konflikt z potencjalnymi klientami. Publicznie w internecie. Wejdę w słowo większość grup. Mimo wszystko oczekuję jakichś benefitów, które no niekoniecznie chcę. Ja rozumiem, ale to osobie. Jest przykład w Bratysławii. Tu się odniosę, może trochę bardzo szkoda, że nie ma przedstawiciela, ale myślę, że Marcin. Tak, myślę, że Marcin się nie obraził, że o tym wspomnę. Myślę, że nie dalej jak 2-3 miesiące temu ktoś skrytykował w miarę konstruktywnie jeden z modeli. Marcin u nas jest na grupie i... Tak. I Marcin powiedział bardzo ważną rzecz, która myślę, że powinna się zmienić i firmy powinny zauważyć tą potrzebę zatrudnienia profesjonalistów do komunikacji marketingowej. Marcin powiedział, że to jest jego produkt, który brał udział w jego tworzeniu, jest współwłaścicielem i on to traktuje emocjonalnie. Ja to doskonale rozumiem, że jak ktoś krytykuje twoje dziecko czy twoją rzecz, to się podchodzi emocjonalnie. Natomiast trzeba umieć powiedzieć sobie stop i ktoś się zajmie tym innym. Profesjonalista, który jest na wodno w stanie konstruktywnie albo przyjąć krytykę, albo odbić piłeczkę. Znaczy jestem akurat troszkę racji, tylko znowu od strony biznesowej troszeczkę zapominasz, że problemy, którymi na bieżąco się stykamy jako przedsiębiorcy, importerzy również, które nieraz już w ostatnim czasie poruszałem, bo się też stykam, czyli z płaską naszą biurokracją, są bardzo dziwne. Ja to postaram się opisać tak jeszcze, ale proszę sobie wyobrazić, że nieraz muszę tłumaczyć chociażby przed urzędem celnym, że napis na fakturze bateria od zegarka kwarcowego to nie jest ta sama bateria, co na tworzu, który jest akumulatorem, dla którego jest potrzebny znak CE i instrukcja obsługi. I to powoduje to, że urząd celny przetrzymuje takie przesyłki, bo on ma czas, nie muszą się w takim... Bartku, mogę Ci wysłać? Bo uważam, że to jest ważne. Konsumentów nie interesują Wasze problemy. To jest brutalne, ale jest rzeczywiste. Albo jesteś kolekcjonerem, fanem. Nie, Bartek, przepraszam. Ja kupuję produkt. Stajesz się jako konsument zwykły. Słuchaj, oczywiście, ale ja... Oczywiście, ale to dokończę. Nie jako konsumenta nie interesują swoje problemy. Mówię otwarcie i myślę, że większość osób kupując produkt ma... nie wykazuje zainteresowania, czy ty musisz tłumaczyć przed urzędem celnym. Ja rozumiem, że to są wyzwania przedsiębiorców codzienne i to jest niestety tak to wygląda inaczej. Każdy, kto przez chwilę prowadził biznes, pewnie o tym wie doskonale, że nawet głupie zadatki jest prawie w ZUS-ie czy w urzędzie skarbowym, czasem po prostu zjada tyle energii, że odchodzi chęć na pracę. Natomiast dzisiaj jest taki rynek, że nikogo to nie interesuje. Produkt ma być ciekawy i interesujący. Jego nie interesuje, ile ty podatku zapłaciłeś. Jego nie interesuje, czy miałeś problem z baterią, z gazówką, czy czym innym. To jest twój problem, nie klienta. Taka jest rzeczywistość dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że zegarek dla faceta jest jedyną biżuterią w zasadzie, bo faceci przestali nosić kluczyki, znaczy teraz znowu to wraca tak do tego roku kluczyki, ale cały ci się mam wciąż bliżej. Słuchaj, i zegarek jest biżuterią. Teraz ta biżuteria powinna być prawdziwa. Dlatego ja nie noszę zegarka zapisu Made in Poland. No, dla mnie to jest nieprawdziwe. Sprawa, to jest moja opinia. I Bartek, ty na przykład robisz bardzo duży błąd, tak jak właśnie powiedziałeś, problem z baterią coś tam i takie rzeczy pojawiały się na grupach. I tak jak Kosta powiedział, ludzi to nie interesuje. Ludzi nie interesuje konsumentów, że ty masz problem z, nie wiem, podatkiem, z urzędem celnym, z baterią, z czymś tam.
Dlatego, że duże firmy, które wypłynęły, że jak się prześledziły jakieś modele biznesowe, to ludzie się chwalą jakby sukcesami i tak dalej. Nie, do czego jeszcze zmierzam? Teraz personalnie powiem, jeżeli mogę. Nie dalej jak 2 dni temu na swoim profilu Baltikusa pojawił się tak kiepski wpis, że ja się cieszyłem, że tu będę, później mi ręce opadły, teraz znowu jestem trochę lepszy, mnie Pan pocieszał, tak? Ale swój wpis, który można sumować do kilku zdań, w sensie kupujcie ode mnie, bo mam hipotekę do spłacenia, a nie kupujcie od Liany, bo ona i tak już jest bogata. To tak można zwrócić. I to ludzie tak samo nie znają. To jest po prostu straszne. Zamiast za 2 dni przeszedł. Dlaczego? Jest pan niewielki w tym zdaniu. Pan powiedział jeszcze zdanie takie, że my się z tym nie zgadzamy. Ale to możecie się właśnie nie zgadzać, po to jesteśmy, żeby się z tym nie zgadzać. Chodzi o wpis, żeby kupować ode mnie zegarki, bo mam hipotekę, i ani kupujcie ich od bogatych ludzi, bo oni już są bogaci. Jest to piękne, jak jest to prawdziwe. Jak jest to piękne, jak jest to prawdziwe. Nie to chwyta za serce na przykład. Ale dobrze, że przecież Bartek sprzedaje zegarki. Emocje nie ruszają. Ja nie mam, bo nie robiłem tego. Ja naprawdę nie chciałbym waszych wpisów przypominać, które były troszeczkę bardziej słabe niż taki wpis prawdziwy, mówiący to, z czym się zmagam, spotykam, stykam. Ty dobrze wiesz o tym, że ja was na Facebooku zablokowałem po to, żeby nie wiedzieć, po to, żeby się nie denerwować. Bo było mi to zupełnie niepotrzebne. A jeszcze raz podkreślę, to wy robiliście przede wszystkim bardzo słabe rzeczy, nie tylko dla mnie, bo również w swoich spisach dotykaliście zegarmistrza, jedynie mojego zegarmistrza, który w pewien sposób to skomentował, ale to jest zupełnie prywatne. Odwołałeś się do zegarmistrza. Ja powiem jedną rzecz, tu przysłuchuję się dwóch fajnych, naprawdę fajnych ludzi i poproszę ich, żeby się wyznali. Słuchajcie, dla nas zegarmistrzu punca szwajcarska, punca berlińska, punca rosyjska, mówi bardzo wiele i to jest rzetelne, prawda? Ty mówiąc prawdziwe, to jest, no to powiedz, ja wrócę, tak? To ty użyłem słowa prawdziwe, ja nie wiem, co jest prawdziwe, wiem, co jest rzetelne, czyli jest punca, to jest ona rzetelne, że ci na ten pieniądz, to jest rzetelne. Uwaga, ten człowiek, to jest moje zdanie, stawia napis Made in Poland, i pokazuje swoje wskazówki, swoje logotypy, swoje typy i ja zaczynam wierzyć, że pod tym napisem Made in Poland i Baltikus mam rzecz rzetelną. To też patrzę na pana rzecznika, bo chyba wie, o co mi chodzi, prawda? I teraz chodzi o to, że im więcej przez te umowy, 7 lat, zobaczymy tych wskazówek, tych form, będziemy je rozpoznawali, tu do Pawła się zwracam. Przecież te auta nie rozpoznasz z kilometra. Przecież my rzeczy rzetelne, Google Musa, wskazówki czy coś rozpoznamy z daleka. I one są dla nas nieprawdziwe, bo nie chodzi o pojęcie, co jest prawdą, co nie, tylko rzetelne. A mnie się wydaje, że często te dyskusje na forum są nie o rzetelności, tylko o prawdziwości. Ale to prawda jest taka, że ja nie wiem, która jest prawda. No. Jakub, jeszcze słowo, tak jak prosiłem. Wspomniał wcześniej zegarek jest biżuterią. Ludzie lubią historię typu zegarek na księżycu, zegarek nosił Artosenna, zegarek nosił aktor, jakiś piosenkarz. Wiesz, takie rzeczy jest na aukcjach, wiesz, później robią edycję tych modeli, tak? I teraz porównuję to do wpisu Bartka, kupcie ode mnie, nie kupujcie od Liany, bo dodamy jej jedno zero więcej. No to na przykład jak ja na to patrzę, tak? Dla mnie to jest taki, przepraszam, no nie obrażę się, tak? Biedne takie, wiesz o co chodzi? Po prostu to jest biedne. Ja nigdy nie kupuję samochodu od biednego człowieka, bo nie wyjdą na pewno olej, bo przecież jeździ dalej na samochód, wiesz o co chodzi. I to jest ale biedny Walce Pał, przepraszam, nie to pójdzie w drugą stronę. Biedny Walce Pał stał się kultowym samochodem na kilkadziesiąt lat. Biedny Volkswagen stał się garbus. Potrzebuje czasu. A to jest nasza rola, zegarmistrzów, tych, których pytają o zdanie. I tego Citroen 2CV jest kursowy oczywiście, jest beznadziejną konstrukcją, bardzo słabo się tym jeździ, a jestem wielkim fanem motoryzacji i znam się na motoryzacji.
Natomiast... Tak, ale ja mówię o kulturze w samochodzie, to jest pomysłowy samochód, tak? Jest fajny w ogóle, sam czas tak, tylko że kulturowy się skończy przez drugi Sandefina i zakonnicę, które ja sięgałem. Więc to był taki moment, takiego momentu ty potrzebujesz, Bartek. I ja ci to życzę, żeby nie było wpisu, wiesz, nie kup się ode mnie, bo hipoteka już nie chce trzeci raz. No właśnie, no dlaczego nie, panowie, my mówimy o zupełnie dziwnych rzeczach. Przepraszam bardzo, ja jestem... Ja to mam, proszę się, że teraz nie wiem, co to są. Chodź pan tu. Ale bo to jest ta dyskusja za mną. Panowie, no, ja od 37 lat żyję poza Polską. Jestem Polakiem, czuję się bardzo, bardzo, bardzo polsko. Sprowadzam od 37 lat teatry polskie na największy festiwal na świecie, Edynburgu, to jest najstarszy. I teraz tak, mówicie panowie, że wam się nie podoba coś, co nie jest stuprocentowo wyprodukowane w Polsce. Jednemu panu się nie podoba. Jeżeli to jest na grupie, to robicie komuś, kto robi pierwszy polski zegarek w jakiś sposób, robicie strasznie złą robotę. Dlatego, że on musi, to jest pierwsze, no zobaczcie, co się stało z polskim przemysłem samochodowym. On padł dlatego, że Teu nie mogło powiedzieć, że jest A Syrenka Sport była lepsza od Renault. Znakomite, wszystko jedno. A teraz tak, ja pracuję w teatrze. W teatrze w Polsce się już teraz to zaczęło też, są spektakle wyprodukowane w Polsce z polskimi aktorami, ale z angielskim reżyserem, ze szwedzkim. Tak, a wszystko jak ja to wyprowadzam z Polski w świat, ja mówię, że to jest polski teatr zrobiony w Polsce, made in Poland. I wiecie panowie, nie ma takiej możliwości, żebyśmy stworzyli produkt, zegarek polski bez tego, żeby w jakiś sposób to zaczął. On to zaczął. Wszyscy ci, którzy zaczynają, też. Wydaje mi się przyjąć perspektywie czasowej. Chodzi o to, że jemu lat nie starczy, żeby rzeczywiście pokazał ten zegarek, z którego inny Polak będzie zadowolony. W związku z tym dajcie sobie spokój z tym. Ja wiem, że wam się to nie podoba, ale nie mówcie publicznie. To jest wasz prywatna sprawa. Proszę, że może tylko. Ale niech pan nic nie mówi. Dajcie mu szansę, żeby on za 10 lat mógł fabrykę wybudować. Ja.